znajduje się pewna grupa ludzi, którzy mają pasję jeżdżenia, poznawania. To jest fascynacja czymś innym, nieznanym, pragnienie, żeby tego dotknąć, żeby to zobaczyć, tam być. W rzeczywistości jednak człowiek jest istotą bardzo przywiązaną do swojego miejsca i nie lubi go opuszczać. Lubi spędzać czas tam, gdzie się urodził. O tym, że można pogodzić jedno i drugie, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, oglądając i prezentując Państwa pracę. Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu 6. edycji szkolnego powiatowego konkursu turystycznego Poznański Powiat Ostrowski. Komisja pracowała ciężko, ale przyjemnie, bo oglądając takie prace, jesteśmy dumni, że mamy taką młodzież w powiecie ostrowskim. W kategorii szkoły podstawowej. Za przestrzenne zaprezentowanie infrastruktury sportowej powiatu ostrowskiego. Uczennice ze Szkoły Podstawowej imienia Ludwika Szymoniaka w Sobótce. Uczniowie aktywnie zwiedzali Wysocko i Smardów. Zbierali pamiątki, rysowali napotkane obiekty i przygotowali album z wyprawy. Uczennice Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Wysocku Małym. Przygotowali album dokumentujący zajęcia terenowe w krainie niezwykłości, w okolicy stawów krajobrazu Doliny Baryczy. Wyróżnienie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 imienia Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Uczniowie wykonali swoje zdjęcia, dotarli do zabytkowych pocztówek, co można oglądać w przygotowanej prezentacji. Wyróżnienie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 imienia generała Józefa Weba w Ostrowie Wielkopolskim. Przygotowali prezentację ze szkolnej wycieczki rowerowej do Skrzebowej w formie e-booka. O odbiór wyróżnienia poproszę uczniów Szkoły Podstawowej imienia Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym. Zabawne komentarze, prawnie oceniające otoczenie i ekologiczny środek transportu. Rower, który spala tłuszcz i odkłada pieniądze, w przeciwieństwie do auta, które spala pieniądze i odkłada tłuszcz. Wyróżnienie dla uczniów reprezentujących Szkołę Podstawową w Wielowsi. Przyznane zostało wyróżnienie specjalne. W tym roku uczniowie zwiedzali pocysterskie dziedzictwo, następnie wykonali rysunki, utrwalając wspomnienia z wycieczek. Po odbiór wyróżnienia serdecznie zapraszam uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Zwiedzali pobliskie miejscowości, poszukując słupów sakralnych, rzeźb, krzyży przydrożnych i kapliczek. Szkoła Podstawowa imienia księdza Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej. Trzecie miejsce ex aequo. W formie ilustracji prezentują Ostrów, Skrzebową, Gutów, Lewków i Sadowie. Szkoła Podstawowa nr 5 imienia Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim. Miejsce drugie. Wyjdź na dwór, wsłuchaj się w natury dźwięk, kto wie, czym świat Ciebie zaskoczy. Autorskie wiersze i zdjęcia wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej imienia kardynała Karola Wojtyły w Chynowej. Kalendarz przedstawia walory przyrodnicze wsi Strzyżew oraz rezerwatu przyrody Majówka, a także obiekty podkreślające tradycję i historię wsi. Uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Fryderyka Chopina w Strzyżewie.
Nagroda za informator. Obiekty aktywności ruchowej w gminie Ostrów Wielkopolski. Uczniowie zwiedzili 35 sołectw, zlokalizowali obiekty sportowe, zaplanowali trasy, gromadzili materiał fotograficzny, opracowali 24 plansze. O odbiór nagrody proszę uczniów Szkoły Podstawowej w Daniszynie. Tak jak widać, takim zamysłem tej pracy konkursowej było to, żeby zwiedzić sołectwa w gminie Ostrów Wielkopolski. Właściwie wszystkie sołectwa, więc 35 sołectw w gminie Ostrów Wielkopolski. I uwaga, równorzędne. Pierwsze miejsce. Ekspozytor. Prezenter na ulotki pokazujące atrakcje miasta i regionu. Pierwsze miejsce zajmuje grupa Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim. Założenie było takie, że mieli przygotować najciekawsze miejsca, ale pod takim względem, które są niespotykane i tak naprawdę zniszczone, brzydkie, zaniedbane. Ale jak Państwo będą oglądać nasze wizytówki, takie nazwaliśmy mini karty, to okaże się, że takich miejsc w Ostrowiecie po prostu nie ma. Sztuka w przestrzeni publicznej zaciekawiła uczniów zwiedzających tradycyjnie okolice na rowerach. Za pracą w formie film, do tego papierowy przewodnik z wycieczki szlakiem street artu. Uczniowie 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim. Słyszeliście, to jest opracowanie takie papierowe, czyli taka relacja w formie zdjęć i opisów najbardziej ciekawych dzieł, albo inaczej może skromniej malunków na ścianie, w formie albo graffiti, albo murali.